meczu brakowało tylko zwycięstwa, nawet 3-2 i to jest najtrudniejsze dla nas. Bo fajnie grać, oczywiście graliśmy lepiej, graliśmy naprawdę i cieszy to, że nawet przy 0-2 po dwóch setach na przewagi bardzo, bardzo wysoko. Wróciliśmy do gry, cały czas szukaliśmy swoich szans, wykorzystaliśmy ją na tyle, żeby doprowadzić do tiebreaka. Później się jednak nie udało zwyciężyć i to najbardziej będzie bolało po tym dzisiejszym meczu. Bo ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo teraz każde moje słowo, które jest wypowiadane z moich ust, to jest takie gadanie głupot i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale ja wiem, jak ci chłopaki jak pracują, jak ciężko, po ciężkim początku przychodzą na treningi i na pewno, żeby dużo łatwiej się przychodziło ze spokojną głową na trening, to na pewno potrzebne jest zwycięstwo, nie ma co ukrywać. Kalendarz dla nas teraz nie jest łatwy, bo każdy przeciwnik jest trudnym przeciwnikiem, niezależnie z kim będziemy grali, a my musimy szukać po prostu, żeby zwyciężać mecze i to jest najważniejsze. I przy okazji tego wywiadu krótkiego po meczu chciałem podziękować naprawdę dzisiaj kibicom, bo bardzo licznie i bardzo nas wspierali dzisiaj i myślę, że ta drużyna potrzebuje tego wsparcia. Ja wiem, że nie jest łatwo, nie jest wszystkim do śmiechu, bo przegrywam mecze, ale ten zespół potrzebuje tego wsparcia i dziękuję im za to i zapraszam na kolejne mecze naprawdę, żeby tym chłopakom pomagać, bo ten sezon jest długi, a wiem dobrze, jak ten zespół zacznie grać, to nagle wszyscy będą chcieli być na meczu, więc dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Oczywiście duża ma potencjał, na pewno dużo łatwiej, bo żeby zagrać skutecznie na pipe, też musieliśmy troszkę wzmocnić tę pozycję na środku, bo gdzie fajna zmiana Bartka Lemańskiego, który pokazał, że przy nim trzeba się naprawdę skupić, żeby go zablokować. To też, jeżeli uruchomimy ten środek, to też dużo łatwiej jest grać tą szóstką, a mamy ludzi do tego, żeby grać i dzisiaj pomimo przegranego meczu dużo walki i dużo fajnej gry, na pewno po stronie też Marcina Komendy, który dosyć ciekawie bardzo prowadził ten mecz i to było gdzieś tam w pewnym momencie skuteczne. Mówię, brakło tylko zwycięstwa, bo byliśmy całkiem w innych tonach mówili o tym spotkaniu. Yeah, it was like I think the one of the best team in Plusliga. We tried to give everything on the court, and I think everybody saw that we give everything. It was like a really close game. We lost, but I think it's the good way to play, to fight, and also to go like looking forward and go next game to Warsaw and trying to play also like this and bring some points. Today was a really good atmosphere. We feel the fans behind us and it helped us a lot. Also, that's why we come back like in tie break. Unfortunately, we lost, but like I said, it's the good way to play. I hope we will continue to play like this and win some games.